Zrób skoki samochodowe. O, świetny pomysł. Dawaj te Maserati. Ono chyba można było jakoś zdobyć z perków, zdaje się. Tam perki się w jakimś samochodzie robiło i można było to Maserati dostać albo coś. Wow, co? Co? Widzieliście to? Czemu nie chce mi się? O, okej. Dobra, nieważne. A zobaczmy, co tu mamy do zrobienia na Fortune Island. Ej, co mi się tutaj? Nowy wheel spin. O, będzie, teraz będzie limuzyna, uwaga. Cia. Dobra, Fortune Island, zobaczmy. Zostało nam ostatnia skrzynia. Musimy trochę wyścigów pojechać. O kurde, biegi mi się skończyły. Ale to nie szkodzi. Au, na rajdach nie musimy mieć dużej, wysokiej prędkości maksymalnej, więc spoko. O, będzie kilka zawijasów zaraz. O, o, o! Wow, jaka chopka ty. No jest fajnie poszerzona, nie? Ta moja Fiesta. Jego też. Kurde. No, fajny pojedynek był. Trzymałem się blisko. Zarzuciło pod koniec. To jest czajnik? Nie, no to nie jest czajnik. Bardzo fajny ma dźwięk. O Jezu, się wystraszyłem. Serię z CS-a go. Kurde, kto gra jeszcze w CS-a? Chyba tylko Izak. Dzięki Antek za donate'ik. Ja nie gram w CS-a, wiesz? Nigdy nie lubiłem CS-a grać. Dobra, czas na modyfikację tego samochodu. Mamy jeszcze kilka shooterowych aut. On 500 tysięcy kosztuje, a czyli można go kupić, tak? O, i tutaj są takie specjalne felgi. Coś takiego. One... To jest ciekawe z tymi felgami, bo one mają takie chłodzenie dodatkowe dla hamulców. Mają taki wentylatorek jakby. Nie wiem, czy patrzyliście, jak to wygląda. O, coś takiego. Patrzcie, widzicie te felgi? One są niby takie pełne, ale one mają tam takie łopatki i podczas gdy koło się kręci, to cały czas fajnie chłodzone są hamulce. Jest taki bardzo lekki... Takie bardzo lekkie chłodzenie, nie? W tych autach. Jak te felgi wyglądają? Wypadałoby je pomalować na jakiś czarny kolor albo różowy czy coś. Żeby się odznaczały i pasowały do reszty karoserii, nie? No dobra. Myślę, że te felgi powinny dawać jakiegoś boosta do... do hamowania może. Co? Czy nie? Dobra, klasa S1. Tylko jeden jest, oh shit. W nocy będziemy jechać? Chyba będę się bił z Focusem. Jest jakiś Focus. Nie, to jest Fiesta. Jechałem już z tą Fiestą. Dobra, ale tu już mamy cross country, więc będziemy musieli przejechać przez kawałek wody. No i tam moja Fiesta, GRC. Chciałbyś jakąś inną Toyotę niż Supra w Fordzie Horizon 4? Myślę, że Celica byłaby fajna. Celica. Kojarzy mi się z Need for Speedem. Undergroundem 1 chyba tam była ta Celica. Och
kurde. No dobra, nie było aż tak źle na tej wodzie. I nic nie widzę tutaj. Ale lepiej się ścigać w nocy na offroadach, niż po szosie w nocy. Się tam rozbił chamsko. Chyba właśnie ta druga fiesta. O, tu mamy fajny rajd. Jadę tam. Mamy dużo rajdów do zrobienia. No. Tu mamy jakiś fajny rajdzik. Wy chcecie, żebym tym Maserati pojechał, ale żadnych już szosowych chyba nie mam tutaj do zrobienia wyścigów. Dwie Toyoty są. No fajnie by było, jakby dodali, nie? Trzy Toyoty są nawet. No to ciekawe. No tam są jeszcze te Toyoty Supry, starsze. Nie ta. Co wszyscy wiedzą, że jak ktoś powie Toyota Supra, to wszyscy mają na myśli tylko ten jeden model. A jeszcze są inne Supry, nie? I też nawet całkiem ładne. Toyota Hilux, tak? Hilux, ja zawsze mówię Hilux. Toyota Yaris jakby dodali, byłoby super. A rzeczywiście. Posto z nocnej jazdy z taksi z Olsztyna. Dzięki, Bartek. Bartek z taksóweczki. Kurde, pozdrawiam. Miło mi, że oglądasz sobie w taksówce. To jak wozisz ludzi i co? I ludzie też oglądają streama razem z tobą, czy jak? Ty, tylko ty tamtą taksówką nie szalej. Jak my tutaj w grze. Na spokojnie wszystko. Ja ostatnio specjalnie kupiłem trójkę dla japońskich aut. No, spoko. Dobrze tutaj sobie radzą, widzę. Nieźle jadą. Okej. Dzięki, Beach Boy Jeffrey. Wszystkiego dobrego nowego roku. Dziękuję bardzo za donate na superczacie. Jak wszedł w poślizg. Czy grałem w Drive Cluba? Chyba grałem. To jest na PS4. Chyba tam motocyklem jeździłem, z tego co kojarzę. Ja nie specjalnie lubię gry na zamkniętym torze, ale akurat w Drive Clubie mieliśmy kilka fajnych, nielicencjonowanych trasek. To tak w moich oczach trochę ratowało tę grę. No i motocykle były całkiem spoko. Ostatni. No nic, no. I tak lubię tę fiestę. Może nie będę wygrywał tym samochodem, ale... Ale jest fajny. Lajka Star, Jumping, Classic Muscle Car.
Instructions are: this house shines like a star. Jump to it in a classic muscle car. Hmm. And for the finale of the Island Conqueror. O, lewiatan jakiś i kraken. What the? Musimy to pojechać. I to jest szosowy, to weźmy to Maserati, a lewiatan jest chyba szutrowy. No nieźle, spoko. Dobra. To weźmiemy sobie Maserati do krakena, ale zanim to musimy znaleźć zagadkę. Zagadka polega na tym, że jest... Jeszcze nie napisałem, Malcor, o tym Passacie do Microsoftu. Ale spokojnie, wszystko jest w toku. Thanks and have fun. Pozdro, Lucek. Dzięki, Kacper. Dobra, więc tak, teraz musimy odnaleźć ostatnią skrzynkę. I jeszcze raz zerknę na tą podpowiedź. Shines like a star. Czyli jest tutaj jakiś... Zaraz. Jump. Dobra, to odnosi się na pewno do jakiejś skoczni. I musimy znaleźć po prostu skocznię. Gdzie? Skocznię przy jakimś domku. Tak chyba będzie najpewniej, nie? No tam jest akurat domek, z tego co kojarzę. Nie, tu chodzi o ten, o latarnię morską. Dobra, tu chodzi o latarnię morską. Muszę wziąć teraz samochód. Ja tu mam. Ja tu chyba mam coś, co będzie dobre do tego wyzwanka. Tak. To jest dobry samochód do tego zadanka. Yeah. See, I thought that was a really hard one. How did you? Oh, right then. Transmitting coordinates. At least we can give you some exercise. Okay. Tutaj mamy. Daleko dosyć od tego miejsca. Ej, nie pchaj się! No, tak mnie zaskoczyłeś trochę. Tym 50 złotymi, Jezu. To zawsze duże donaty robisz. Masakra. Tak patrzę, wiesz, tutaj ktoś piątkę rzuci, tam szóstkę. A tu nagle 50. No. Dobra, jedziemy teraz po ostatnią skrzynię. Teraz pieniądze się przydadzą, bo kupiłem sobie zamek. Zamek kosztował 15 milionów. Więc no, pieniędzy mam niedużo, milion. Akurat będę miał 2 miliony, jak znajdę ostatnią skrzynkę na tej wyspie. To co, lewiatan do rana? O kurde. Aha. Aha. No dobra. Wiem, o co chodzi. Nie będzie to aż takie trudne. Ale się trochę nagimnastykujemy. Tu jest chyba skocznia. Tak, to jest skocznia. Będziemy skakać. No nie musimy mieć chyba dużej prędkości, nie? Perfekt. Dobra. Żeby ktoś tutaj się pytał, jak odblokować Goliata, trzeba mieć 20 poziom wyścigów ulicznych. Aventador mi się odblokował. No nic, ale obiecałem wam sobie sprawdzić tego Maseratiego MC12. Z której on jest klasy? S1. A dobra. Sprawdzimy. Nie będę go tuningował.
Bo jeszcze grasz, a już obkuty na maksy na jutro. No nie wszyscy mają teraz ferie, nie? Właśnie. Sporo województw ma teraz ferie, ale nie wszyscy. Teraz Maseratiego testujemy i sprawdzimy ten najdłuższy wyścig na tej mapie. Aventador J jest bez dachu. Bardzo ciekawie wygląda. Tutaj gdzie ja jadę? Staram się ogarnąć jakoś ten samochód. Zobaczcie, jaki on jest długi, nie? Strasznie. Weźmiemy sobie klasą S1, tu pościgamy. Ja nie mam ferii. No nie wszyscy niestety mają. Przetestujesz Nissana Skyline R34. Teraz nie, teraz będziemy 350Z jeszcze. Underground 200. Jest tutaj 350Z. Można by przetestować. Ale nie, nie kojarzę Nika. Jest tak dużo Ników tutaj, że no, ciężko wszystkich skojarzyć. Najlepiej jeśli używacie tych samych ników przez jakiś tam czas, to wtedy będę te osoby mniej więcej kojarzył. Tutaj dużo osób kojarzy z czata na streamach, także... Co myślę o nowym GT500? Właśnie, mieliśmy sobie go sprawdzić, nowe GT500. Okej, kurde, jakie koksiarskie auta mają. Ja sobie jadę tym w standardzie i zobaczymy, jak mi pójdzie. To jest dosyć długi wyścig. Kraken się nazywa. I nawet chyba dobrze, że wzięliśmy go sobie w standardowych ustawieniach. O kurde. No trzeba uważać. Podsterowny jest. Mimo, że nie powinien być, nie? Bo spoilerowanie ma jakieś konkretne... Próbuję go wyczuć, ale kurde nie mogę. Strasznie długie jest to auto. O kurde. A trzeba przyznać, że te zakręty są bardzo fajne na tej mapce. Nie mam odpowiedniego samochodu tych zakrętów. Tutaj to by musiało być coś naprawdę super przyczepnego. Ten Mosler nowy jest bardzo fajny do zakrętów. On jest mega przyczepny, jak się mu docisk zwiększy. Dobra, czyli co? Sprawdzamy ostatni samochód. Lamborghini Aventador J. I robimy go na offroad. Na szutr go zrobimy. Nie wiem, co z nim zrobimy, ale powinienem go mieć już w garażu. No, na razie Damian, na razie Polski. Ford GT mnie na wstecznym wyprzedza. Ojej. Urywa łeb. No, podejrzewam, że urywa łeb. Jakie on jest w klasie S1. A, to ciekawy. No, tym autem by się zdecydowanie lepiej jeździło na tym Krakenie, nie? Jadę go stunigować. O kurde. O shit! Dobra, w sumie nie musimy skręcać tym autem. Za bardzo. Tu mamy Lewiatan. Długi wyścig. Okej. Dajmy tu PVP. Hypersk... Nie, weźmy tutaj obojętnie jakie samochody. Ale z klasy S2. Przy 300 km na godzinę urwie ci głowę.
Właśnie, kurczę, dziwny ten samochód jest. Trzeba przyznać, że naprawdę dziwny. Bardzo długi ten wyścig, ale tym samochodem pójdzie nam on znacznie szybszy, szybciej. Bałbym się nim jechać. No, ja jechałem tak z samochodem w Cabrio, to był Mercedes. AMG 63 w kupę. Cabrio po prostu to był, ale nie wiem jaki to był dokładnie model. No i jechałem nim dosyć szybko. Na pewno powyżej średniej krajowej. I powiem wam, że nie było ciekawe. Nie było fajnie. A czy ta szyba przednia, no troszeczkę to powietrze rozdmuchuje, tak? Tam jeszcze na tej szybie jest taki, nie wiem jak to nazwać, taki dodatkowy, tam się naciska taki guziczek i taki dodatkowy rozdmuchiwacz tego powietrza jest i nie urywa aż tak głowy, ale jak wystawisz rękę, to masz wrażenie, jakbyś, nie wiem, trzymał cycka, taki, albo jakbyś trzymał jakąś twardą piłkę, coś takiego, takie, tak po prostu ci tą rękę wypełnia, nie, to powietrze. Dobra, zrobiliśmy z tego rajdówkę. Jest naprawdę szybki samochód. Na asfalcie nie skręca, ale na szutrze chyba będzie spoko. Okej. Z boczuchu. Co z boczuchu, no? A dzieci nie trzymają cycków? O co ci chodzi? Trzymać cycka. No każdy z nas trzymał kiedyś cycka. Czy ja powiedziałem coś nie tak? Kucek chyba już dotykał cycka. No, no tak! No, matki was nie karmią mlekiem? Nie karmiły? O co wam chodzi? Nic kuźwa nie widzę. O, mordę. No, nieźle. Ciasno tu. Jakoś się ten samochód trzyma. Jeszcze na multiku go przetestuję. Na szutrze. Kiedyś tam. A teraz dodali w ogóle możliwość ścigania się w solo na online. Nie trzeba już. Wow. Nie trzeba już się ścigać w drużynie. To jest bardzo fajne. O kurde, jak ciężko. Ciężko się skręca tutaj. Jak wam się podobają zorza polarne? Co? Serio? Trzeba powoli jechać, z tego co widzę. O, ktoś poleciał fajnie. Nieźle. O, ale tam zawijasy mamy przed sobą. Kurde, spaghetti dosłownie. Jasne te zorze są. No dosyć.
znowu ten latający samochód. Poleciał znowu. Ale ładnie wybrnął z sytuacji. Oj, przepraszam. No i co? Dobre Lambo. Na szutr, nie? Rajdówka, co by zrobiliśmy. Hardkorową. Ale tam dalej będzie pokręcona trasa. Widziałem przez chwilę. O nie. Tylko nie asfalt. Tam dalej znowu będziemy jechać przez to spaghetti asfaltowe. Zatrąbiłem i akurat owce się pojawiły. O. Serio, to Lambo pokonuje takie głazy? Na bank. Uwaga. I spadłem. O, tutaj ciężko. Czemu mnie jeszcze nie restartuje? O, okej. Jaki wyścig? To jest najdłuższy wyścig szutrowy. Chyba nawet w grze. A może nie. W grze tam jeszcze jest na mapie. Tej podstawowej. Szutrowy wyścig. On jest też dosyć długi. Ale ten jest, kurde, też... Wszystkie najgorsze zakręty trzeba przejechać tym. Wow, na tym wyścigu. Poleciał! O kurde, ledwo zaliczyłem punkt, nieźle. Dobra. Jest asfalt. To nie jest za dobrze dla tego samochodu. Tu mam opony offroadowe. A one nie są zbyt dobre na asfalt. Zimówki mam, no. No, to jest właśnie spaghetti, o którym mówiłem. Ktoś tutaj napisał na czacie. Ktoś już skończył wyścig, świetnie. No i spoko, dojechałem już. Ej, może jeszcze się uda, nie poddaję się. ...12 sekund. Nie no, chyba nie uda się. Hopka! 6 sekund, kurde, znowu nie ukończę. A takie dobre auto miałem, ech.
No a wyobraźcie sobie właśnie, ile na zębach mu się nazbierało podczas takiej jazdy. Tym awentadorem, nie? Dawaj na skróty. Skróty pisz przez U zamknięte. Dobra. Zrobiliśmy sobie Fortune Island. Myślę, że no nie w 100%, bo tutaj jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia. Znajdźki, są tabliczki do odszukania i tak dalej. No ale to co mieliśmy, to co najważniejsze, czyli znaleźć skrzynię, przejechać najdłuższe wyścigi, odblokować Aventadora J. Chyba żeśmy sobie zrobili. No bo zobaczcie, tutaj są jeszcze te tabliczki do znalezienia, te ciekawe miejsca. Te tabliczki też sobie tam kiedyś poszukamy. Są jeszcze jakieś skoki, co to jest? Nie. Aha, ja wiem co to jest. Nie, przeteleportuj się tu. Tu musimy przejechać od punktu do punktu. Chyba. To jest tu. Ja nie wiem, w którą stronę powinniśmy ruszyć. A, chyba w dobrą jadę. Dobra, spróbujmy. O kurde, o kurde. Tak, zdecydowanie nie jest to dobry samochód na przełaj. Ale spróbujmy. Czy tu ma wprost przejadeń? Tragedii nie było chyba. 32 sekundy, to dobrze? 3 gwiazdki, czyli nieźle. Ta. No i fantastycznie. Aventador J odblokowany, Fortune Island. Chyba skończone, nie? Tak, no te najważniejsze rzeczy żeśmy sobie zrobili. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na streamku, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. No i wpadajcie na następne, pamiętajcie, żeby sobie zasubskrybować kanał i zostawić dzwonek, żebyście dostawali te powiadomienia o następnych streamach, bo też dużo osób pisze, że tych powiadomień gdzieś tam nie dostaje, czasami YouTube nie wysyła albo się buguje czy coś. No ale streamy robię sobie czasami, daję te powiadomienia, żeby każdy wcześniej wiedział, co najmniej godzinę wcześniej, czasami pół godziny wcześniej. Ale staram się godzinę wcześniej co najmniej dać znać. Dzisiaj dałem znać o 15, stream zaczął się o 19, także mieliście dużo czasu. No i co? Miłej nocy, miłego jutrzejszego poranka. Ci, co mają ferie, wyśpijcie się. Ci, co jutro mają szkołę albo pracę, to wszystkiego dobrego i powodzenia w pracy albo szkole. Na razie, hejka.